trener daje nam parę rozwiązań, jakie mogą się wydarzyć, ale czasami jest tak, że na bieżni dzieje się zupełnie coś innego i trzeba po prostu dać się ponieść i walczyć i szybko na to reagować. I to jest czasami ułamek sekundy, tak jak ja nieraz mam, że trener, a czemu już ruszyłaś, czemu? A ja wie, no bo nie będzie nikt mnie tutaj wyprzedzał i to jest po prostu taki impuls i to się dzieje. Cześć, jesteśmy w Raciborzu na stadionie Ostiru, gdzie trenuje ta oto młoda dama. Chcielibyśmy się dowiedzieć od Ciebie, jak przebiega rozgrzewka, ile czasu przed startem przyjeżdżasz na stadion, na halę, no i jak to wszystko się odbywa, gdzie się rozgrzewasz, jak się rozgrzewasz, co trzeba zrobić, aby naprawdę nabrać gotowości do startu. Call room to jest miejsce, w którym czekamy przed pokój, w którym czekamy przed swoim biegiem na start. Zazwyczaj trwa on od około 20 minut do 40 minut. I od tego momentu godzinę wstecz się zaczynam rozgrzewać. Także około godziny rozgrzewki, później troszeczkę siedzenia i dopiero wtedy przychodzimy do biegania. No dobrze, to co? 2-3 kółeczka? To dokładnie. Akurat 10 minut będzie, nie? Bo tak normalnie tobie to zajmuje... Aż tak wolno będziemy biec. No bo tobie to zajmuje bardzo szybko. 50? 50-41, tak. No tak się zastanawiasz, jakbyśmy się mieli ścigać, to pewnie też byłabyś na mecie, a ja bym gdzieś tutaj w wiraż wchodził powoli. Ja myślę, że to jest dystans, do którego trzeba mieć wytrzymałość, ale też i szybkość. I to trzeba jakoś połączyć i zacząć na tyle mocno, ale też z trzeźwą głową, żeby zostało sił na końcówce. A czasami ponosi nas fantazja i biegniemy, kolokwialnie mówiąc, trupa 300 metrów i zaczynają się później schody i to boli, boli bardzo. Ile dwa żyje. No, puścimy. Masz to? Powiedz, że nie, że nie, że jeszcze trzeba dorobić. Achillesy to moja pięta achillesowa. Tak? Nie, nie, źle, ale... Jak widzę wasze zdjęcia, to jest niemożliwe, bo wy jesteście tyle nad ziemią. Jak to jest? Magia. Magia? Magic. Photoshop? Nie, no gdzie? No ale no jak już się jednak biega szybciej, no to też ten krok jest pełniejszy, no i też to wymaga tego, nie, żeby wysoko kolanem i wyrzucać podłudzie. Tak w bok? No. O! I co? Rozciągasz, odsuwasz tyle, ile... Ale którą mam tę? Prawą to, odsuwać? No. Czy tę? Nie, ta ma być do podłoża. A tu się rozjeżdża. Tak. I pachwiny powinny tak ciągnąć. Wiem. Tak, można się zadumać, robiąc to ćwiczenie. To jest tak, że zawsze najpierw się truchta, a potem się rozgrzewa? Czy trochę potruchtać, rozgrzać się? Jaki ty masz mechanizm? Ja akurat truchtam, ale też jest dużo osób, z tego co widzę, które rozgrzewają się rytmami po prostu. Robią rytma, wracają w truchcie, rytma i tak parę razy. Nie kusiły cię inne konkurencje lekkoatletyczne albo inne sporty? Ja generalnie jak przyszłam do szkoły, to chciałam biegać 60 metrów, ale trener jak zobaczył moje predyspozycje, stwierdził, że no nie, nie nadaje się, to więc... Tak jak ja. No właśnie. Zawsze podoba mi się bardzo 200 metrów. Chciałabym to biegać, no ale ja jestem za wolna jednak, więc... O Jezus, cały pośladkowy i tak... Dokładnie. Nauczyłam się tego, żeby w końcu zaczynać szybciej dystans i właśnie to zaskutkowało rekordem Polski. Kiedyś chciałam biegać pierwszą zmianę na hali, dostałam taką możliwość. Było to fajne, bo dobiegłam i patrzyłam, co się dzieje dalej. A jak biegam na ostatniej zmianie, to czasami jesteśmy na tyle ukryte, że ja nie wiem tak naprawdę, które my jesteśmy, co się dzieje na bieżni i wychodzę i patrzę, mówię, o dobra, jesteśmy te i te, że będzie trzeba się ciąć do końca. Mam tutaj wreszcie stadion i mogę przygotowywać się do zawodów, do imprez w spokoju. Tutaj się wychowałam, jest to
małe miasto, spokojne, jest cisza, więc wiążę swoją przyszłość właśnie z tym miastem. Zamierzam się tutaj osiedlić na stałe. Jak wracam po zgrupowania, w którym zamknęłabym się na klucz i siedziała tam i chociażby przeleżała w swoim łóżku wreszcie, ale lubię też gdzieś pospacerować po mieście. Jest parę tych miejsc, ale najbardziej w tym momencie cieszę się z tego właśnie miejsca. Czasami właśnie też jadę na drugi koniec Raciborza, mamy tam las, w którym co prawda no, są górki, więc to niekoniecznie mi odpowiada, ale lubię tam pójść, bo mogę się tam wyciszyć i zabrać przede wszystkim pieska mojego towarzysza w wybieganiach i wydaje mi się, że też okoliczności sprawiają, że ten trening jest lżejszy i przyjemniejszy. A jak masz taką krótką chwilę, tak jak na Mistrzostwach Polski na hali, no, to miałaś kilkanaście minut de facto na to, żeby przygotować się do kolejnego startu. To jak ten czas spędzasz? To jest taki moment, że jeszcze się musisz dogrzać, bo rozgrzana już jesteś. No nie, no pomiędzy tym pierwszym biegiem a drugim, no to miałam 20 minut, więc tylko zdążyłam położyć się i nic nie robić. I ale próbowałam. Coś jakoś uzupełniasz, nie wiem, pijesz, jesz coś, czy to no, raczej już... No węglowodany próbowałam, tak? No ale też no nie oszukuj, powinno się, a co innego to zrobić. No jednak po takim wysiłku też wypicie takich węglowodanów, to czasami się kończy taką cofką przysłowią, tak. Więc też tak średnio, jakiś Witargo czy coś przyjąć i... No ale to niesamowite, że jesteś w stanie tak skumulować tak energię dwa razy, no bo dla niektórych jeden z tych startów jest, to jest tylko jeden start de facto, 200 metrów załóżmy. I właśnie teraz potrzebowałam taka głupia, ja takiej adrenalinki, żeby nie było nudy, tak nie? Tak na Mistrzostwach Europy, nie? No, ale wbrew pozorom na Mistrzostwach Europy było dużo, dużo łatwiej. Zawsze powtarzałam, że kiedyś będę biegała 800 metrów, ale myślę, że teraz już bym się na to nie zdecydowała, że jednak też na tyle gdzieś się... Wróciłam, staram się skupić na tej dynamice, że myślę, że ciężko byłoby mi przebiec 800 metrów, ale być może kiedyś po zakończeniu kariery zawsze było moim marzeniem przebiec chociaż może nie maraton, ale półmaraton, żeby się sprawdzić i zobaczyć, jak to jest.